Pani marszałek, panie ministrze, moi koledzy parlamentarzyści w swoich wystąpieniach zadali już szczegółowe pytania w temacie mnie interesującym, ale chciałbym położyć szczególny nacisk na zagadnienia mnie interesujące, mianowicie po pierwsze, jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone do rejestru danych geolokalizacyjnych na całej trasie przewozu towarów, by dane te były bieżące i prawidłowe? I czy istnieje ryzyko fałszowania tych danych? I po drugie, jak będą odczytywane dane w sytuacji, gdy urządzenie z oprogramowaniem będzie działało nieprawidłowo lub nie będzie działało w razie awarii w ogóle? Dziękuję bardzo.